dnia, w którym zachwyceni widzowie w Grand Café na Boulevard des Italiens w Paryżu ujrzeli na srebrnym ekranie pierwszy ruchomy obraz, słynne wyjście robotników z fabryki braci Lumière, minęło zaledwie 15 lat. Jednak ten krótki okres czasu wystarczył, aby zaczęła się krystalizować nowa poetyka ruchomego obrazu. Następował burzliwy rozwój nowych gatunków, technik i form filmowych. Kino wyrastało z wieku niemowlęcego i jako oryginalny środek porozumiewania się ludzi między sobą zaczynało być sztuką. Film przyciąga artystów. Interesują się nim malarze, graficy, rysownicy. Powstają pierwsze animowane filmy rysunkowe i trikowe, które realizują Emile Reynaud, Secundo de Chaumin, Stuart Blackton, Winsor McCay czy Emil Cole. Ale specyficzne i ważne dokonania w tej dziedzinie stają się dziełem Polaka, Władysława Starewicza. Ten zamiłowany entomolog i twórca filmów przyrodniczych rozwija animowany film lalkowy. W czerwcu 1910 roku w Kownie na Litwie, w swojej małej domowej pracowni, Starewicz dokonuje oryginalnego eksperymentu. Zafascynowany różnorodnością i bogactwem form i kształtów świata owadów, postanawia najciekawsze i najwspanialsze okazy sfilmować. Wybór pada na mieszkańców Puszczy Litewskiej, unikalne żuki jelonki, których zwyczajami interesował się od dawna. Oto jak sam opisuje to historyczne wydarzenie. Kiedy próbowałem sfilmować walkę żywych żuków jelonków o samice, okazało się, że po zapaleniu reflektorów zamierały one bez ruchu. Wpadłem więc na pomysł, aby uśpić moich rycerzy. Oddzieliłem ich kończyny i rogi od tułowia. Potem z powrotem umieściłem je na właściwym miejscu przy pomocy cieniutkich drucików. Tak spreparowane lalki z uśpionych żuków ubrałem w kostiumy, buty z cholewami, dałem do ręki rapiery. Walkę samców o siedzącą samicę filmował Starewicz na tle stylizowanej dekoracji, dzieląc ruch na poszczególne fazy i wykonując zdjęcia klatka po klatce. Autor po obejrzeniu na ekranie wywołanych zdjęć miał zawołać: ruszają się, ruszają jak żywe. Co za fantastyczne tworzywo, zdolne kreować cuda. Od roku więc 1910 zaczyna się wielka przygoda Starewicza z lalką filmową, która trwa przez całe jego życie. Owady stają się bohaterami wielu jego filmów. W rysunkach projektowanych postaci daje się zauważyć jego zmysł satyryczny i zamiłowanie do karykatury. Obok lalek wzorowanych na owadach z czasem pojawiają się lalki innych zwierząt. Szczytowym osiągnięciem w tej dziedzinie, przykładem swoistej doskonałości, są lalki wykonane wspólnie z jego córką Ireną do filmu fabularnego pod tytułem Romans Lisa według Goethego. Zadziwiają nas one dzisiaj niezwykłą troską o szczegół, zamiłowaniem do nieco barokowej fantazji i przeżywanym przez lalkowych bohaterów szerokim wachlarzem emocji, stwarzając niepowtarzalny klimat jego filmów.
Starewicza nie opuszcza temperament satyryka, także wtedy, kiedy projektuje lalki ludzi. Sięga do postaci z opowiadań Gogola i Puszkina, wywodzących się z baśni i podań ludowych. Karykaturuje z powodzeniem współczesnych mu aktorów. Bożyszcze kobiet Johna Gilberta, Toma Mixa, Charlie Chaplina czy Mary Pickford. W kolekcji tej spotkać można także lalki naturalistyczne. Popatrzmy na postaci z filmu o znanej znachorce, matce Karabas, która leczy wielu chorych, ale szybko poznaje się na zdrowych i wścibskich dziennikarzach, których traktuje w szczególny sposób. Pod koniec życia w twórczości Starewicza w miejsce satyry i karykatury pojawiają się elementy baśniowe. W jego filmowym świecie ożywa fauna i flora. Mogą fascynować nas dziś jeszcze swym wyglądem rosochate, okrętne drzewa, przypominające fantasmagorycznych czarowników, a także gnomy, dziwne duszki i niesamowite stwory. Popatrzmy, jak rodzi się lalka. Posłuchajmy, co pisze o tej żmudnej pracy sam twórca. Nie wystarczy tylko wyrzeźbić główkę, uformować ciało, nałożyć kostium. Trzeba tchnąć w lalkę jej własne, niepowtarzalne życie. Stworzeni ręką mistrza, bohaterowie ożywają. Stawiają pierwsze niepewne kroki, by już po chwili z łatwością wejść w wyznaczoną im przez reżysera rolę. Aby zamierzony obraz był prawdziwy, pisze dalej Starewicz, w żadnym momencie filmu lalka nie powinna być statyczna. Jej obraz artystyczny będzie sumą obrazów w ruchu, zamkniętych czasem projekcji. Kino daje żywemu aktorowi olbrzymie możliwości, ale lalka filmowa bez kina w ogóle nie istnieje. Ożywa ona tylko wtedy, kiedy nadajemy jej zmyślony ruch w zmyślonym świecie. Skol.
No, 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 no,